Siemaneczko ludziska, witajcie w kolejnym odcinku z gry Grand Theft Auto 5. I słuchajcie, myślę, że wyczyścimy sobie troszkę mapę po tej stronie. Czyli tutaj właśnie Trevora. Bo myślę, że warto zrobić jakieś fajne dodatkowe zadanka. Zrobiłbym też... Znaczy, podjechałbym też do Ammunition. O, ale tu chyba nie mam nigdzie w pobliżu nic, prawda? No nie, mam nawet. I wiecie co? Mam fryzjera. To co? Podejdźmy sobie może do tego fryzjera. Nigdy tam nie byłem. W sensie w GTA nigdy nie byłem. U fryzjera. A to może być całkiem ciekawe. Szczególnie, że on ma taką łysinę, więc może go jakoś zaczeszemy ładnie, czy coś. Fryzjer otwarty całą noc. Looks good. Yeah, I like it. Now I'm telling you, if you don't sleep in that hairnet, you're gonna wake up with your brains in your pillow, dig? All right, I hear you. See ya. See ya. Napisy mi się wyłączyły, czy ja wyłączyłem gdzieś przypadkiem? Nie jest. You looking to get a haircut? Tak. Siema. Let's see what you like. Dawaj, co masz do wyboru? Fryzury. O Jezus, o Boże. O Boże, a nic nie ma innego? O nie, 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 nie. Okej, okay. Bo nie, wiecie co, nie, weźmiemy sobie tam taką... Taką dziwną boczną. Mam coś jeszcze do wyboru? Nie, fryzury. Fryz na biedotę. Zapuszczone. O, szlak. A niech będzie. To będzie śmieszne. Okej. Okay. Nie, nie, no chyba brody nie będziemy mu robić, co? Dobra. Dobra, wygląda prawie profesjonalnie. O, zapisało mi, jak miło. Dobra. Gdzie ten zapytajnik jest jeden? Tutaj. Mam nadzieję, że nie będzie to furia jakaś czy coś. O, gliniarze tu są. Jest tu gdzieś jakiś pojazd? Tam coś stoi, dobra. To jest samochód? Okej. No panie. Ale czad. Wow. Ale czad pojazd. Po prostu impreza. Siemano. Hey bud. Czołem. Nothing. Nothing. Hunting what? Retirees? Nah, just stuff. Windows, antenna. So? Vermin. Ah, so that was you. Tis the season for it. I don't give a shit about no season. Oh, good, huh? Don't let the regulations get you down. That's what I'm saying. Hey, hey, hey. You wanna come hunting? Trafił swój na swego. Neighborly of you? Hell, why not? All right then, up here with you. Po czym będziemy napieprzać? Kleytusem. I got just a thing. Let's raise some hell, neighbor. Oh, I'm in.
I'll introduce you to one of my all-time favorite pastimes. You're gonna love this. Okay, you see them three big satellite dishes? A decent shot, and they'll go down easier than a whore's drawers. You're a real pillar of the community. Half the folks in this town would sell their own mother, and most of the other half already dead. Screw them. Zaraz. Yeah, that's it. Give them hell. Shoot another one. Nie widzę tej drugiej. Tu, ta mała? O! Makes you feel alive, don't it? Sticking it to the man. No more reality TV for you, Mrs. Gilbert. Okay, one more for the road. A gdzie? A tu jest. Boom! Didn't I tell you this would be more fun than a barrel full of pussies? Dobra. Ooh, you're a classy day, Cletus. Co jeszcze? No denying that. Now drive us up to that abandoned motel. I got an even better idea. Okej. To chodź, jedziemy. To jest jednoosobowe auto? Dwu. What now? We're gonna try our luck on something less stationary. Ooh, liberals? Nothing as slippery as that. You'll see. Ain't she a beauty? Drives like a dream. Fajnie jedzie. Takie buggy są fajne. Nah, this is just a bit of foolery. I've been busier than hell with the real hunting. The money in wild organic meat these days, you wouldn't believe. Them hipsters will give you their parents' last dime for it. Careful, I ain't got insurance. What are you doing to my vehicle? Yeah, go easy on her. Luzik, nic jej nie będzie. Here we are. Gdzie idziemy? I bet you never shut out the tires on a car before. Oh, you'd be surprised. Well, let's see what you got then. Ain't you gonna shoot anything, Cletus? Nah, I do this all the time, and I want to see how you deal with a moving target. This is perfect right here. Pick a car and shoot a tire. Good, plain, old-fashioned fun. Whoa. That's it, beauty. And again, Trevor. Suck my pants. Cars don't burst. Shoot the tires. Nice. Go on, one more, just for the hell of it. Jezus Maria, to jest ciężkie. Man, not too bad, Trevor. Right, let's change it up. Come on, follow me. Tylko czemu on cały czas biega, bo nie kapuje tego? Okej, teraz już przestał biegać. O, on gdzieś idzie. Okej. Just two fellers killing time in small t- Oh, sorry. Don't get much better than this, does it? The two most popular guys in town. Am I glad I ran into you? Ain't nowhere near Jakiś this fun being czarny idzie, ziom. Whatever cranks your tractor, I say. What's up next on the hillbilly anarchist agenda? Każdy według własnego traktora. Actually, let me ask it again. Ever shot anything with a face on four legs? Now, Cletus, it's important you realize I'm a man plagued by vicious rumors. Fine. Let's head for the roof. I seen some coyotes hanging around down by the road. Oh, zadanie z kojotem. And we are nothing if not neighborly. We'll get a better shot from up here. Gdzie ten kojot? Dawaj tego kojota, ziom! Ja myślę, że to w ogóle nie będzie łatwe trafić w kojota. Szczególnie, że tu drzewa są przed nami centralnie. Alright, I see him. Looks like we got two packs of coyotes down there. Take a few of them out and the rest should scatter. Ha! Sing to me now, song dog! And another! Hellfire! Damn, you're shaking like a dog pooping peach pits.
Dropped it like a bad habit. I think you got one more in you, Trevor. Tylko przydałoby się jeszcze znaleźć jakiegoś. Don't be going soft on them critters now. Jest. Trafione. That should do it. Nicely done. Yeah. I reckon you should tag along next time I go hunting out at Polito Bay. I'll show you how to bag an elk. Why not? All right, gotta go. I'll send you a text when I'm about. Dzięki. Yeah, bitches, kurde. Na brąz tylko. Tak ładnie strzelałem i tylko brąz. Dlaczego tak słabo? No dobra. Zobaczmy, co mamy dalej. Tu mamy następne zadanko. Świetnie. Weźmiemy to jego buggy. Póki nam jeszcze go nie zapierdzielił. Okej, pyk. Wow. Ale zacna mieścina, no nie? Prawie jak Dziki Zachód, jak Texas albo coś takiego. Można by robić wyścigi na ćwiartkę albo coś takiego, nie? Bo to taka idealna, prosta. Idealna po prostu. Ale jest kawałek drogi, nie? Pomimo tego, że na mapie nie wydawało się tak wcale daleko. Good morning, I'm Trevor. I'm here to help you, bitch. Gościu masz... There you are, handsome. New mod. Oh. Oh, simply wonderful. And you? About the same. Somewhere stuck between joyful and peachy. Even in this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear our share. Ain't that the truth? Take this poor wretch on the run. Oh, bounty hunter. Desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maud, in the rigorous administration of justice. Przed chwilą Trevor robił skok za 20 milionów, a teraz za parę tysięcy będzie się zajmował zadaniem? Nie szkoda mu czasu na to? Co mam gościa zabić, czy znaleźć żywego, bo nie wiem. Okej, czyli mogę tropić zbiegów, świetnie. Zielone jest Franklina. Tu coś mamy, tak? To jest kawał drogi. No, ale trudno. 7 kilometrów! What the fuck? No dobra, podjęliśmy się, to gibamy, nie? Także musicie mi napisać w ogóle w komentarzach, jak wam się podoba GTA, bo chyba jest całkiem niezłe. Jestem bardzo ciekawy, jak wygląda grafika na PC-cie, jak będzie wyglądać grafika na PC-cie. Widziałem już grafikę na X360 i jest prawie identyczna, no tam się różni minimalnie
jakimiś odbłyskami, tam cieniami, ale to jest przy na przykład takiej jazdzie jak teraz, szybkie samochodem jest praktycznie to niezauważalne. X360 grywa też inaczej troszeczkę tekstury, ale to też jak gdyby w czasie rozgrywki nie jest tak mocno zauważalne, tylko wtedy jak naprawdę szukamy jakichś porównań. Natomiast co do samej grafiki, jestem pewien, że PC będzie w stanie wycisnąć dużo więcej, z dużo większą dokładnością od GTA 3 niż PS3 lub X360. Jestem bardzo ciekawy, jak duża ta różnica będzie, bo Rockstar zapowiadał, że optymalizacja gry na wszystkich platformach będzie prawie identyczna, albo raczej identyczna w wielu, wielu aspektach. Jednak wszyscy dobrze wiemy, że PC jest jest dużo, dużo mocniejszą maszyną niż jakakolwiek konsola i można na nim osiągać dużo lepsze wyniki wizualne i dużo lepszą optymalizację niż na PS-ie, chociaż PS jest oczywiście zawsze płynny, natomiast na PC-cie można jednak ładniejszą grafikę. Zaraz, czyli dostałem jakiś cynk. No chwila, ale jak dostałem cynk, to gdzieś to na mapie powinno być. Zaraz, może tutaj. Ty się wal. I'll have to keep an eye out for you. Okej, a zaznaczyło mi się na mapie ten kamieniołom czy coś? Bo ja nie bardzo wiem, gdzie jest kamieniołom. Widzicie go gdzieś? Ja nie widzę kamieniołomu. O, słowo daję, nie widzę. O, jako że nie widzę, to nie bardzo wiem, jak mam szukać tego gościa. Chyba że ja akurat jestem przy kamieniołomie i po prostu o tym nie wiem. Ha, ha, ha. O, jaki ładny odbłysk światła. Wow, ale górka jest niemała, nie? Myślałem, że rozjadę ten znak, a on się jakoś tak nie dał rozjechać. Dobra, jeszcze kilometr. Już chyba do Los Santos wjechaliśmy. Chyba nawet na pewno. Wonderful. A veritable treasure trove. Just ignore us. O Jezus Maria, o co tu chodzi? Okay. You're not Jock Cranley, are you? Kto? Actor and artist?
I love your work. Oh, stunt double. Oh, our favorite show. Mrs. Thornhill, snap. Watch the birdie. Oh, pretend to throttle me. Yeah. You did on that poster, you did. Yeah, okay, well, that would be my pleasure. like that, huh? Yeah. Maybe something like this. Or like that, huh? You like that? That's enough, huh? Dear. You like that? Stop! Oh. Oh, hey. Oh. Thank you. Wow, that's quite a woman there, huh? Oh. We're not worthy. We're not worthy. Huh? We're not worthy. I'm not Jock, what's his name? Cranley. Big star in the 80s. We love celebs. That's why we came to Tinseltown. Jakaś kopnięta para i to mocno. We were trying to break in to Bruce Spade's house and steal his rubbish. The things these stars throw away. They're not like you or me. Mrs. Thornhill has the most unbelievable collection of celebrity underwear. And Jesus Maria. Bathroom products. Things they've actually used themselves. You guys have a great vacation, all right? I gotta go. We could do with some help. All this climbing over walls and rooting through bins. It's such a business. Nigel's got an arthritic knee. Yeah. What do you need? Just a few Vinewood souvenirs for my museum. Look at this map. I mean, a lot of these places have famous people living in them. And some that are just talking about. Bring us some things. I'd be very thankful indeed. Americans are the most wonderful people in the world, aren't they? The best. Okay. Okay. Właśnie staram się zrozumieć, o co tu chodzi. No. I co, pokazało mi się na mapie teraz jakieś takie śmieszne rzeczy? Nie. Okej. To jeszcze mamy jeden zapytajnik. O, i to jest ten koleś od UFO. No nie. O, jechaliśmy już tędy. Pamiętacie? Tutaj jest ta chałupa, którą... To stoi dalej? Aha, bo oni ją odbudowali przecież, prawda? Matracę odbudował. What the fuck? Tak, wiem, mogę przyjmować zlecenia od nich. To będzie śmieszne. Tu mi się coś świeci. Ha. Okej, zaczynam łapać temat. Czyli pewnie koleś tutaj mieszka, tak? Wejdź do klubu i znajdź Williego. Tradesman's entrance. Don't mind if I do. I can't believe we're parting with love. Okay, which one of you cupcakes is Willie? Hey, who the fuck are you? His dentist! Willie's still downstairs chatting up some bird, man. Okay, idziemy do niego. That is so cool. Proszę bardzo, przypadkiem znalazłem akurat. Ty? Hey, man, no more autographs. Hey! My
reports of an assault on a celebrity at Tequila Laws. Backup and medical assistance required. Whoa! I'd say my work is done here. Yeah, patrzcie, udało mi się coś fajnego zrobić. Fajnie, nie? Ale czad. Yeah, zdobyłem złoty ząb. Czadersko, nie? To było fajne. I to całkiem przypadkiem chyba. To chyba jego wóz jest nawet, nie? No, więc tak się robi misje dodatkowe, jakby ktoś pytał. Guess what, you crazy English fruitcake? Oh, I'm dreadful at guessing, aren't I, Mrs. Thornhill? No, she can't hear me. She's washing out a nappy from Samantha Muldoon's dustbin. Yeah, one gold tooth, courtesy of Love Fist, complete with complimentary DNA. Marvelous, marvelous. Oh, Jock, I knew you wouldn't let us down. Toodaloo! This is reason. Yeah, i to złoto jeszcze zaliczyłem, ale jaja. Co jest z tymi schodami? Gdzie ten motherfucker, co tam był zawsze? Tu jest? Nie, tu go nie ma. Chcę go sprzątnąć, bo już mam gościa dość. Aha, ale on się tylko dla Trevora, dla Franklina pokazuje. Right. I co? I zostało już tylko Bureau. Dobra, jedźmy tam. Yeah, tu 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 tu. Serio, będą mnie gonić teraz? YOLO! Prawie się udało. Całkiem fajny, to jest chyba Charger, nie? Nie, nie, nie! O-o. O nie, nie. Tylko nie teraz. Proszę cię, proszę. Ciekawe, gdzie miałem zasejwowane. Right. A, szpital. Okej. 5000. 5000. I straciłem w ogóle... straciłem ubranie. Chodź tu. Dawaj pojazda. Zobaczmy, co na mapie mi zostało. No i pokazał mi się ten zapytajnik. Patrzcie, no z powrotem.
to możliwe jest? Nie odpuszczę gościowi, no po prostu nie odpuszczę. Musi zginąć. Musi zginąć. Jakie... Hey, come on, get him. Tu może być? What you looking for? I love you. Oh, yeah. Yeah. Hey, just like that. And I see the void. I tyle? Wow, I'm all cock drunk now, baby. I bet you'd like a little more. A za 50 co jest? Tastes so good. Who's your creepy uncle now? You like that? Fajnie. Że może dwa pod rząd. I love you. You suck on your dick. Zajebiste, no po prostu zajebiste. Oh, and I hate myself. Tam nie gadaj. You've been eating asparagus. Oh, you're gonna leave me here all wet, are you? I feel like I can really talk to you. Come back and see me. Sure. Co, Trevor? Wyżyłeś się? Yes, motherfucker. Yes, motherfucker. No, nie mogę go sprzątnąć. Fuck shit. No. Szmaciarz jeden już się nie będzie pokazywał na mapie. Bitches. Czemu stamtąd akurat zaczęli jechać? A zaraz jeszcze sobie ustawię mapkę na biuro. Dobra. Mam nadzieję, że jak już gościa zabiłem, to teraz już nie będę miał misji z nim, bo naprawdę było to... i zauważył mnie. K-
cocksuckers. Spaduwa. Drugi raz już wypadam z samochodu Trevorem, no bez kitu. Ile razy można? Ile razy? Beznadziejny kierowca jest z niego. Po prostu beznadziejny. O, jejku, 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 jejku. Come on. No. Pewnie znowu zapłacę 5000. Ja pieprzę, znowu 5000. Fuck shit. Dobra, słuchajcie, żegnamy się tutaj, bo to po prostu jest jakiś zły dzień dla Trevora. Jest po prostu jakiś zły dzień dla Trevora. No bez kitu, ten koleś dalej się tam pokazał. Nie lubię go. Zły dzień dla Trevora, także dzięki wszystkim za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku z gry Grand Theft Auto 5. Siema, tu Angus, właśnie oglądałeś mój film, dzięki wielkie, także zostaw po sobie łapkę w górę oraz jakiegoś fajnego komenta, na przykład fajny film. Dzięki, do zobaczenia w następnym. Trzymaj.